Dostał, mały wieja, dostał! Dostał, kolejny! Tak! Po punkcie! A, tak. Ej, oni się chowają na kaktusach, wariaty, ich nie widać tak. Wtedy. Ej, no nie mogę trafić w niego! Cześć, z tej strony Farell i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj nagrałem dla was przekozacki tryb, który nazywa się Prop Hunt. Jest to nowy tryb, który niedługo zostanie dodany do rozgrywki, ale my dzisiaj już w taką alternatywną wersję sobie zagramy. A na czym polega ten tryb, za chwileczkę wszystkiego się dowiecie. Ale zanim przejdziemy do samej rozgrywki, chciałem wam coś bardzo ważnego ogłosić. Zrobimy sobie dzisiaj pewien teścik. Za każde 1000 łapek zostawione pod tym odcinkiem dodaję 10 osób do mojego prywatnego konta Fortnite. Wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, zostawisz łapeczkę w górę, subskrybujesz kanał i co najważniejsze, musisz mieć pisany kod Farell w sklepie Fortnite, abym cię dodał do znajomych. Wszystko zależy od was, ile zostawicie łapę w górę. Za 1000 dodam 10 osób, za 2000 20 osób i tak dalej, i tak dalej. Więc chwalcie się swoimi nickami w komentarzu i dołączcie obowiązkowo do mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ osoby z Discorda również mogą wziąć udział w moim odcinku. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna JJ-ka. Siemanko, JJ. Siema, siema. I dzisiaj zagramy w nowy kozacki tryb, który nazywa się Prop Hunt. Tłumacząc na język polski, jest to odnaleźć rekwizyt, upolować rekwizyt. Nie wiem, jaka jeszcze nazwa będzie popularna tego w Polsce, ale jest to nowy tryb, który zostanie niedługo dodany do gry Fortnite, a my dzisiaj już w niego gramy. Jest dzisiaj ze mną 6 uczestników. Jak widzicie, są niewidzialni. Za chwileczkę się zmienią w rekwizyt, a dokładnie w granat, który zmienia ich w ducha. Proszę się zamienić w granaty, moi drodzy. Jak widzicie, dzisiejsi uczestnicy zmienili się w granaty i będą się chowali na tej oto mapie. Chłopaki, dziewczęta, nie wiem kto jest w drugiej drużynie. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Możecie się przemieszczać, ale dyskretnie. O, na przykład jak będziesz tak tańczył, to cię znajdziemy. A my z Justyną musimy was znaleźć w ciągu, załóżmy, 10 minut. Ja was zapraszam do chowania się. Za minutę szukamy, równo 10 po. Let's go, let's go! Lecicie granaciki, uciekajcie, uciekajcie. Tylko proszę się nie bić nawzajem, bo po prostu kogoś wyeliminujecie, nie? Schowajcie się, a my za chwileczkę szukamy. Ej, moi kochani, będzie to przekozacki tryb. On niedługo trafi do oficjalnej wersji Fortnite, gdzie będziecie mogli się zmieniać. Każdy przedmiot, który jest na mapie. Już to nie widzę, się chcę siku. Ale to jeszcze musi 10 minutek wytrzymać, ponieważ będziemy za chwileczkę grali. I między sobą w sumie może nawet i rywalizowali, Justyna. Jestem zwarta i gotowa. A wy widzowie, nie zapomnijcie wpisać kod Farell w sklepie Fortnite, jeżeli chcielibyście na przykład zagrać ze mną taki tryb. Let's go! Lecimy, moja droga! Jestem ciekaw, czy... Jak tu chyba lody sprzedają. Jak tu chyba Mr. Lodzik tego rożki kręci. Idziemy zobaczyć może na początku do środka. Czy ktoś tutaj się schował? Ktoś tam po zewnętrznym słyszę lata, jakiś duszek. Przepraszam. Jakiś przedmiotcik. I czy my kogoś tu znajdziemy? Masz kogoś? Widzę JJ-ka. Tutaj jest otwarta łazienka. O, zamykam. Już nam nie ucieknie, jeżeli gdzieś tu się schował. Ale chyba się nie schował. Chyba to był taki bait. Tak, to był baitik. 200 IQ, smarcik, smarcik. I zobaczmy teraz, moja droga, czy przypadkiem tu kogoś za płotem nie będzie. A, tutaj mi się wydaje dobra miejscówka. Nie ma. Ktoś się przemieszcza u góry. Wiesz co, mi się wydaje, że oni nas trolują, że jak my się zbliżamy, to oni, widziałem kogoś, uciekają. Tam też. Gdzie? A tam u góry gościu latał i nas troluje. Justyna, ty tędy, ja tamtędy, wiesz? To będzie 200 IQ za granko. Jak widzisz, od razu strzelaj, na ślepo, nie patrz. Łap ich. No niestety, nikogo nie zauważyłam, ale ja idę... Ej, czekaj, czekaj, co ja tu widzę? Ty, jest tutaj. Gdzie? Tutaj jest, ziomek. Pod niego! Gdzie uciekasz? Alex. A ty. To był Alex, dobrze, zaliczamy punkt JJ-ce, ponieważ ja go zestrzeliłem, ale Justyna go ujrzała. Wchodzimy na górę? Ola, alright. Tak, trzeba sprawdzić tutaj te wyższe tereny. Bo myślę, że jakiś spryciula się tutaj może schować. Tak jest. Sprawdzaj wszystkie krzaczki, wszystkie tuje, wszystko w koło. Ej, bardzo mała mapa, a ich tak, nie widać. Tak, ciężko jest znaleźć. Tak no. Jest, ej, to jest Patrz, ja bym był niewidzialny, patrz, gdzie bym sobie wskoczył, patrz. Tutaj, na daszek i sobie tu stanął. I by było XD straszne. Dobra, nie widzę ich. Justyna, ty z tamtej, ja z tej. Szukamy, bo to jest najlepsze wyjście, wiesz, z tej sytuacji, bo inaczej nie damy rady, bo oni będą się przemieszczali i nas trollowali. A my ich zapędzimy w tak zwany kozi róg. Dobra, JJ-ka, jak coś, ja udaję kaktus, będę ich bejtował, a ty szukaj, dobra? Dobra, ale ja tam kogoś widziałam przed chwilą. Nie mogłem znaleźć matki kaktusa. Może nie będą wiedzieli. Dobra, idź. Ja tu będę na nich czekał, a ty idź, zagoń ich do nas. O, patrz, patrz, jest koło mnie! Na głowę mi stanął! Oni do ciebie lgną. Mi się wydaje, że ktoś tu jest w środku. Dzień dobry, pan Farell wpada! Ręce do góry! Nie, ręce do góry było. I kilka strzałów ostrzegawczych. Co prawda, panika gaming, ale... Panika gaming. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, zabiłeś kogoś? Tak, stał tutaj za tą wielką butlą z gazem. Chyba to jest butla z gazem. Zaczyna się coraz ciemniej. Tak, i to będzie nam przeszkadzało później w szukanku. Czyli mamy po jednym punkcie, moja kochana. Dokładnie. Ej, ja bym się tutaj skitrał, wiecie, na ich miejscu, ale tutaj nikogo nie ma. Ej, też to jest dla mnie mega dziwne. Nie da się na to wejść. Myślałem, że po prostu da się jakoś na to naskoczyć. Wiecie, o co chodzi? Dobra, jeszcze raz idę obczaić dach. Ja sobie tak, wiesz, strzelam ostrzegawczo, że tak powiem. Na ślepo. Może kogoś trafię. To ja jak coś, uważaj. Okej. Ej, nie ma faktycznie tutaj nikogo. No nie można ich znaleźć. Jak zostały jeszcze 4 osoby, a jest tak mega ciężko je znaleźć. Czy tutaj może na napisie gdzieś jest? Nie ma. Ej, powoli tracę w nas wiarę, Justyna. Ja też powoli tracę wiarę, bo to jest aż niemożliwe. Ej, naprawdę, no każdy stół przejrzałem. Z pewnością... O nie! On tu był! A tu jest chyba drugi. Gdzie? Tak, jest drugi! Strzelaj! Czemu nie strzelałaś? Tutaj na tych kaktuskach schowali się i... Tu? Na tym? Na tych półkach. Tutaj, tutaj. Naprawdę? Naprawdę. Ale giganci, ale giganci, dobra. Że to kompletnie nie można było poznać, że to... Już wiem, po co są te kaktuski. Dostał, mały wieja, dostał! Dostał, kolejny! Tak! Po punkcie! A, tak. Słuchaj! Ej, oni się chowają na kaktusach, wariaty, ich nie widać tak, wtedy. Ja nie wierzę. Jestem ciekaw, ile razy już tak przeskoczyliśmy sobie. Ale smarciki nam się trafiły. O. Teraz kaktusy was już mordeczki nie ochronią. Justyna, zostało 5 minut 40 sekund. Nie strzelaj do mnie. A żeby... ile osób jeszcze? Dwie osoby. Czekaj, dobrze mówię? Ile masz fragów? 2. To ja mam 3, czyli jedna osoba gdzieś się skryła, tak? Jestem ciekaw, czy ona żyje. Słuchaj, na chwilę nie strzelaj. Dzień dobry, proszę pana. Ej, no nie mogę trafić w niego! Oj. Co się stało? Okej, moi drodzy, jednak wyszedł remis. Justyna w ostatniej sekundzie zastrzeliła mi kolesia, w którego nie mogłem trafić. Teraz uczestnicy dzisiejszej zabawy możecie użyć granatów i się pokażcie, jak wyglądaliście. Witamy wszystkich bardzo serdecznie wśród żywych. Siemaneczko, moi drodzy. Ja wam dziękuję, mega ślicznie za zabawę. Super tryb, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał JJ-ki. A my widzimy się już w kolejnym takim zwariowanym odcinku. Trzymajcie się, cześć!